Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pochylamy się nad Bożym Słowem niedzieli zesłania Ducha Świętego. To jest w 50. dzień po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Pan Jezus posyła swoim uczniom zgromadzonym w wieczorniku z obecnością Matki Najświętszej Maryi Ducha Świętego. Najpierw zaznacza Słowo Boże, że trwali oni we wspólnocie, że modlili się, oczekiwali na ten dar obietnicy z nieba. Jan Ewangelista pisze w swojej perykopie, gdy przyjdzie paraklet, czyli obrońca, Duch Święty, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi. On zaświadczy o mnie, ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Duch Święty, który przyjdzie w postaci ogników i zstąpi na każdego z uczniów, również na Maryję, on uzdolni apostołów do odważnego głoszenia Chrystusowej prawdy, Ewangelii, która przynosi wyzwolenie, zbawienie. Jednocześnie ten Duch Święty uczyni z nich nowych ludzi. Będą już mieli wewnętrzną odwagę, mądrość, światło, która ich będzie prowadzić po drogach głoszenia Ewangelii, dobrej nowiny. Będą świadczyć o Jezusie z pełną odwagą aż do męczeńskiej śmierci. Potwierdzą w ten sposób niepodważalność prawdy Ewangelii, nauki Kościoła. Jednocześnie staną się świadkami nadziei dla ludzi, świadkami prawdy. Staną się tymi, którzy będą nieść człowiekowi najwyższe dobro, najważniejsze dobro, które przemienia człowieka od wnętrza, stawia go w nowej rzeczywistości. Ten temat podejmuje także święty Łukasz w Dziejach Apostolskich, kiedy mówi, że kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć szum z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się też im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Duch Święty ubogaca ich całą naturę, umysł, pamięć, wyobraźnię, uczucia, wolę, serce, duszę i ciało. Uzdalnia ich do wprzęgnięcia całej swojej natury w radość życia Ewangelią i głoszenia jej wszystkim ludziom. Podejmuje ten temat także i święty Paweł w liście do Galatów, kiedy mówi, jaka jest różnica między duchem świata a duchem Bożym. Pisze tak: postępujcie, bracia, według ducha, a nie pełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody. Także nie czynicie tego, co chcecie. Jeżeli pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. Będziecie wtedy wolnymi ludźmi, wewnętrznie wolnymi. I pisze dalej. Jest rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość,
pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Przestrzega święty Paweł przed takim stylem życia, który może człowieka zgubić na wieki, doprowadzić go do potępienia. I pisze dalej, owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając zaś życie, od ducha do ducha się też stosujmy. Święty Paweł pokazuje nam diametralnie dwie postawy życia. Według ducha tego czasu, tego świata i według ducha Bożego. Według ducha Bożego w człowieku jest radość, miłość, pokój, życzliwość, braterstwo, zdolność właśnie do poświęcania się dla innych, nowy styl życia wewnętrznej wolności. Dlatego też jako ludzie wierzący kierujmy się Duchem Bożym, Duchem Świętym. Znamy różne modlitwy do Ducha Świętego, w których przywołujemy Jego mocy, Jego osoby, aby On uzdalniał nas do właśnie takiej postawy nowej, która jest wynikiem żywej przyjaźni z Panem Jezusem. To jest najważniejsze. Żywa przyjaźń z Panem Jezusem. To nam pomaga stawać się ludźmi wolnymi, a zarazem twórczymi. Bardziej dla siebie i dla innych i dla świata. Świat o tyle staje się lepszym, o ile właśnie przyjmuje postawę życia w Duchu Świętym. Zapraszam wszystkich na Eucharystię. Niech ta łaska przeżywania przyjaźni z Jezusem będzie dla nas tą nowością życia, którą czyni z nas Duch Święty. Szczęść Boże.